tydzień po urodzeniu synka rozbójnik Rumcaj z Hanką przenieśli się z powrotem z Jiczyna do Żacholeckiego lasu. Wiadomo, nie ma to jak świeże powietrze. Cypisek rósł jak na drożdżach. Po dwóch dniach Hanka przyprowadziła Rumcajsa do wyżłobionej w drzewie kołyski i powiedziała: patrz, Rumcajsie, naszemu synkowi wyrżnął się pierwszy ząbek. A u zbójeckich synów zęby to najważniejsza rzecz. Co ty wyprawiasz, Rumcajsie? Cypisek się przylęknie, będzie potem lękliwy jak zając. Hanka przeraziła się nie na żarty. Chciałem go wypróbować. Przekonamy się, czy to nasz syn, jak to się mówi, z krwi i kości. Wiesz co? Dostanie budki. Co ty wygadujesz, Rumcajsie? Zastanów się. Przecież dzieci zaczynają chodzić dopiero, kiedy ukończą roczek. Jeżeli jest moim synem, synem rozbójnika Rumcajsa, od razu zacznie chodzić. Hanko, skocz do lasu i przynieś dwa piórka sujki, ozdobię nimi budki naszego syna. Ach. Rumcajs aż zagwizdał z uciechy. Co? Budki były naprawdę piękne. Miękkie, skory młodego grabu, szyte cienkim łykiem. Ale gdzie są piórka sujki? Będę musiał uważać, żeby ich nie zgubić. Już po nie posłałem, uspokajał go Rumcajs, dumny, że jego syn, choć jeszcze w kołysce, a już mówi: Hanko! Hanko! Gdzie jesteś? Prędzej! Przynieś te piórka! Hop, hop! Hop, hop! Jestem tu! Czeka na nas sujka, upuści piórka! Jakie piękne, z niebieskimi plamkami. Gdzie jest Cypisek? Rumcaj się! Naszego synka porwał lis. Albo borsuk. A może niedźwiedź? Mam pistolet nabity żołędziami, twardymi jak kamienie. Niech drży, kto zabrał mi syna! Radzę ci, lisie, jeżeli uprowadziłeś mego synka, oddaj go, słyszysz? Jak mógłbym uprowadzić ci syna? Spójrz na mnie. Jeżeli to ty, borsuku, porwałeś mego syna, oddaj go natychmiast. Czy mi w głowie takie rzeczy, kiedy mnie bolą zęby? Przyznaj się, a może to ty, niedźwiedziu, porwałeś Cypiska? Co ty, Rumcajsie? Sam ledwie żyję. Patrz, ojej, co pszczoły zrobiły z mego nosa. Oj. Co to? Budki skory grabu i już dziury w zalówkach. Kto się tam ukrywa wśród gałęzi? Wychodź tu zaraz!
Ale ten ktoś, widać, zląkł się głosu rozbójnika Rumcajsa, bo nawet liść się nie poruszył na drzewie. Hanko! Hop, hop! Nie martw się! Czy pisek się znalazł? Zniszczył już pierwsze budki, a silny jest jak tur. Najtwardsze orzechy rozłupuje na pół. Thank you.